Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy jest placówką państwową prowadzoną przez miasto Zamość. W ośrodku prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a dla najmłodszych zajęcia wspomagające rozwój dziecka. W środę byliśmy świadkami otrzymania przez ośrodek specjalnych rowerów dla dzieci. Są one niezbędne w rehabilitacji dzieci z upośledzeniem ruchowym i intelektualnym. W ośrodku mieliśmy tylko 2 takie rowerki, a mamy ponad 20 wychowanków w wieku już 15-20 lat, którzy nigdy w życiu nie będą jeździli na rowerze dwukołowym ze względu na zaburzoną równowagę, zwłaszcza dynamiczną. I 3 rowery przekazało nam dzisiaj PCK, współpracując z nami. Te rowery są w 3 rozmiarach dla dzieci najmniejszych, średnich i dzieci dużych, ciężkich. Rowery będą służyły usprawnianiu ruchowemu, ale będą też przywracały naszych wychowanków społeczeństwu i pozwalały im zafunkcjonować na równi z tymi, którzy na rowerach dwukołowych potrafią jeździć. Zapytaliśmy podopiecznych, jak się jeździ. Dobrze by się jeździ. Tak, lubię. Na którym jest wygodniej? Na tym trzykołowym. Dobrze. Nie mogę. Nie mogę jeździć na normalnym. Jak się jeździ na tym rowerze? Fajnie. Bardzo lubię jeździć. I co, będziesz teraz jeździła na tym rowerku w szkole? Tak. Tak. Tak, będę jeździła. Tradycją ośrodka jest przygotowanie części artystycznej i tym razem bez tego się też nie obyło. Oj, będzie się działo, bo nad ośrodkiem zbierają się prawdopodobnie czarne chmury. Dzisiejsza zła wiadomość, która trochę mi zabrała uśmiechu, to, że są podejmowane decyzje, w których dyrektor ośrodka nie mógł uczestniczyć i reprezentować grupę wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie. Jak się dowiedzieliśmy, część budynków ma zostać przekazana innym podmiotom i służyć innym celom. Do sprawy wrócimy w kolejnym wydaniu.